W drogach Wigilijnego Domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze dziewica. To wielki zaszczyt i wielki przywilej móc zagościć u Państwa w tych dniach grudniowych. W tym czasie przedświątecznym, no trzeba powiedzieć wprost, niemal już wigilijnym. Już wkrótce zasiądziemy przy stołach, biały obrus, świece. Wigilijne potrawy, przełamiemy się chlebem, sercem, pokonamy mury uprzedzeń, niesnasek waśni, zaśpiewamy wspólnie kolendy. Popłyną słowa kolend tych tradycyjnych i tych współczesnych, a wśród nich może popłyną gdzieś słowa tej bardzo współczesnej polskiej kolendy i bardzo niezwykłej. Przyjdź na świat. By wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz, pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Tak, proszę Państwa, przyznajmy to wprost: potrzebujemy tego przyjścia. Potrzebujemy tej obecności, tej obecności niezwykłej. Bardzo konkretnej, nasyconej miłością i wrażliwością. Potrzebujemy tej obecności pośród naszych samotności: tych, które są wynikiem osierocenia, tych, które są może wynikiem czyjegoś odejścia, bolesnej zdrady, i tej samotności, bardzo dzisiaj powszechnej: samotności w tłumie, samotności w sieci, jak to niekiedy określamy. Potrzebujemy tej obecności, i potrzebujemy obecności, która przychodzi w dziecku, w znaku dziecka. Warto, proszę państwa, ten moment zauważyć: Bóg miłości, Bóg wszechmocny, przychodzi w kruchym ludzkim dziecku. I niech to w tym czasie wystarczy. Niech to Jego przyjście uciszy te wszystkie spory i krzyki. Mówiące o prawach wolności, o prawach reprodukcyjnych, o prawach do samostanowienia, niech wyciszy ten bełkot, krzyczący o rzekomym pakiecie praw, które tak naprawdę są niczym nieuzasadnionymi roszczeniami. Bóg miłości przychodzi w dziecku i nie sposób tego faktu zignorować, nie sposób go przeoczyć. Warto natomiast przyjąć i po prostu adorować tę prawdę, bez lęku, konsekwentnie. I warto, adorując, podjąć dalsze słowa tej niezwykłej polskiej kolendy. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzyli kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie, i choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj wobec tak zwanej ironii losu. Tak, przyznajmy to wprost: potrzebujemy tej Jego obecności, potrzebujemy tej potęgi obecności. Potrzebujemy jej zwłaszcza wtedy, gdy spoglądamy na, na utratę bliskich. Wraz z Państwem chciałbym stanąć dzisiaj i w tych dniach przy tych z nas, którzy kogoś w tym roku stracili dla których przy wigilijnym stole zasiadają może cienie może wspomnienia dla tych wszystkich u których przy wigilijnym stole rozedrga się ich serce niech w nas wszystkich wstąpi nadzieja bo Bóg się rodzi a jeżeli on z nami któż przeciwko nam a jeżeli on z nami to przecież Bóg sam wystarczy w nim w tych dniach wracają do nas nasi bliscy, ci, którzy odeszli, ci, o których może niekiedy jakoś zapominamy. Doświadczamy przecież w tych dniach szczególnej wspólnoty, swoistego świętych i bliskich obcowania. Trwajmy więc w radości i nadziei. I tej radości i nadziei z serca Państwu i sobie, nam wszystkim.